Jakub Jurek, dzień dobry Państwu i zapraszam na wydarzenia sportowe. W ubiegły weekend odbył się trzeci turniej Górników i Przyjaciół w koszykówce w Chocianowie. W zawodach brało udział 6 zespołów. Tradycyjnie już zorganizowany turniej koszykarski w Chocianowie jak zwykle cieszył się dużą popularnością. Drużyny postawiły wysoko poprzeczkę, dzięki czemu turniej stał na wysokim poziomie. To już trzecia edycja, trzecie mistrzostwa w Chocianowie, Górników i Przyjaciół w koszykówce. Bardzo fajnie udało nam się 6 drużyn zgromadzić, poziom wysoki, także no... Zapraszamy do Chocianowa. W tym roku 6. W tym roku na tej trzeciej edycji 6 drużyn i naprawdę ciekawych, bo wysoki poziom, tak jak mówię. Mamy Głogów, bo mamy Hutę Miedzi Głogów, mamy ZG Polkowice Sieroszowice, ZG Lubin, mamy Madne z Chocianów, jakby tutaj miejscowych nas, jakby staramy się tą koszykówkę kultywować. Mamy jeszcze RCS Lubin i mamy jeszcze Dawców Organów, też z Lubina. Zawodnicy w samych superlatywach wypowiadali się na temat organizacji turnieju oraz jego poziomie. Turniej fajny, fajna inicjatywa. Trochę zespołów przyjechało, są chłopaki z Głogowa, z Lubina, miejscowi też chłopaki się zebrali, także turniej fajny, fajna inicjatywa. My gramy cały czas koszykówkę, tu jesteśmy trzeci raz z rzędu, praktycznie rok temu na podium, 2 lata temu pierwsze miejsce, no i dzisiaj też walczymy o pierwsze miejsce. Turniej w Chocianowie zwyciężyła drużyna ZG Lubin, drugie miejsce zajęła Huta Miedzi Głogów, a trzecie ZG Polkowice Sieroszowice. W ramach 14. kolejki drugiej ligi KS Górnik Polkowice zremisował na własnym boisku z Resowią Rzeszów 2-2. Obecnie Polkowiczanie zajmują 10. miejsce w tabeli. Coraz lepiej radzi sobie w drugiej lidze Beniaminek z Polkowic. Tym razem urwali punkty wyżej notowanemu rywalowi z Rzeszowa, remisując 2-2. Tak jak trener Resowie, zgadzam się, że to był bardzo, bardzo dobry mecz na tym poziomie drugiej ligi. Ja też powiem, że byliśmy też przygotowani do takiej gry solidnej, Resowej. Wyniki, statystyki, jest liderem, najmniej bramki stracone i też chcę chwalić swoje drużyny, że pomimo liderem dzisiaj staliśmy i oba treningi zgadzamy, to był mecz równy. Możemy być niezadowoleni, jak to się wszystko układało na końcu, jak dostaliśmy bramkę 85 minuty, mogliśmy ewitować to, ale taki jest futbol, taka jest piłka. Jeden błąd nas kosztował i trochę mi potrzebujemy więcej tych punktów. Wiemy, że troszeczkę jest bardzo dalekie podróż, jechaliśmy początek sezonu, ale możemy być zadowoleni od tego, co chłopaki prezentowali dzisiaj na boisko, obaj drużyny, czyli piłkarskie, organizacja, to wszystko. Na końcu trzeba szanować ten punkt. Kolejny mecz ligowy Górnik rozegra na wyjeździe w piątek ze Zniczem Pruszków. Niesłabnie zainteresowanie Nordic Walkingiem w Lubinie. Mimo zakończenia sezonu nadal są organizowane cykliczne spotkania w każdy wtorek w parku koło PKS-u, gdzie każdy może potrenować z lubińskimi medalistami. Lubinianie zakończyli swoje występy w tegorocznym Pucharze Polski, w którym zdeklasowali rywali. Mimo zakończenia sezonu nadal organizują cowtorkowe treningi w parku koło PKS-u. To jest naprawdę bardzo duże zainteresowanie. Cieszę się, że mamy takie piękne, ładne koszulki. Chodzą dla koszulek, że ładnie się zawsze ich podziwiają. To ta impreza już się skończyła 2 tygodnie temu, ale my nie polegamy na tej imprezie, się kończy, to jest koniec, zostawiamy tych ludzi, my instruktorzy, trenerzy. My chcemy dalej to przekazywać i z nimi uczestniczyć, z nimi dalej, jak mówię, do tej zimy dotrwać, przygotowywać się znów do nar. Do biegania. Ona trwała prawie ponad 3 miesiące. To była darmowa impreza sponsorowana przez Santander przy pomocy Ministerstwa Sportu i Polskiej Federacji. Te trzy z trzech sponsorów tutaj na 15 instruktorów, trenerów w Polsce miało możliwość prowadzić. No i dzięki tej naszej rywalizacji, gdzie jaka najlepsza grupa, dostaliśmy też przydział na Lubin. No i się cieszę, że myślę, że na drugi rok też powinniśmy to otrzymać i tych ludzi wspomagać w tej aktywności. Wszyscy, którzy mają ochotę potrenować tę dyscyplinę sportu, mogą zjawić się w wyznaczonym miejscu w każdy wtorek. Co wtorek o godzinie 17 spotykamy się, obojętnie jaka pogoda będzie, a czym trudniejsza pogoda,
tym właśnie lepsze poczucie, przyjść do domu, wykąpać się, kawkę jakiegoś pończuszka zjeść i czekać do następnego wtorku. No to właśnie to jest ta radość, spotykałem się, no bo tylko usiąść i tam pykać w tych telefonach też można, czasami też tam szukamy tych wyników, rywalizacji przeciwników, szukamy, nie, taktykę, ale tu cała rzecz dzisiaj, pogoda nam dopisała, znowuż wspaniała, widzę nowych ludzi, troszeczkę nam przybyło i naprawdę zapraszam wszystkich chętnych, którzy by chcieli wiedzieć, co to jest ten Nordic. Zajęcia odbywają się bez względu na pogodę. To był sport w telewizji regionalnej.pl. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.